Okres przed wakacjami to idealny moment na szkolenia, które pomogą młodzieży zdobyć podstawowe umiejętności ratownicze, niezbędne w sytuacjach awaryjnych. W okresie letnim, gdy dzieci spędzają więcej czasu na świeżym powietrzu, są bardziej narażone na wypadki, ale także omdlenia czy udary słoneczne. Chcemy ich nauczyć pierwszej pomocy, tak żeby każdy z nich mógł być tym ratownikiem na ulicy. Mógł pomóc każdemu poszkodowanemu, jeśli zdarzy się omdlenie, udar słoneczny czy każdy inny jakiś nagły przypadek. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy i właściwego zachowania się podczas wypadków jest szczególnie ważna, aby każdy młody człowiek mógł stać się potencjalnym ratownikiem, gotowym pomóc w nagłych sytuacjach. Dzieci są zawsze pierwsze w tym, które zadzwonią na pogotowie, które udzielą pomocy. Często są wcześniej niż rodzice, potrafią opanować swoje emocje, opanować swój stres i udzielić tej pierwszej pomocy. Więc szkolenie dzieci i młodzieży myślę, że przynosi bardzo wymierny efekt. W ramach wydarzenia każdy może być ratownikiem. Oprócz praktycznych ćwiczeń z pierwszej pomocy przewidziano także moduł dotyczący bezpieczeństwa podczas wakacji. Dzieci uczyły się, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą, jak samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo i jak pomagać innym. Oprócz samego wydarzenia odnośnie pierwszej pomocy jest też zaplanowany moduł odnośnie bezpiecznych wakacji, czyli tego, jak dzieci mają spędzać wakacje, gdzie się kąpać, jak mają same pomóc sobie i pomóc swojemu bliźniemu. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa podczas wakacji są nie tylko potrzebne, ale i efektywne. Ich organizacja przed wakacjami jest szczególnie ważna, aby zapewnić młodym ludziom bezpieczny wypoczynek.